Zmiana wizerunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej to główne założenie koncepcji funkcjonowania tej placówki, jakie przedstawia nowa kierownik MOWPS-u. Szczegóły dziś w programie lokalnym. Anna Wiecka, dzień dobry Państwu. Zobaczmy na początek, jakie tematy przygotowaliśmy dziś w wiadomościach. Liczymy na pomoc i zapraszamy do współpracy wolontariuszy. Dla małego chłopczyka to niezły wynik. Podejrzewam, że im serduszko zabije, jak nas zobaczą w oryginalnych mundurach. Miesiąc przerwy w rehabilitacji to jest dla Olka strata roczna. Możemy skakać na głowę w głębokim basenie. Myślę, że każdy powinien poznać podstawowe techniki samoobrony. No to startujemy od wiadomości i informacji z ratusza. W lutym rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie spełniały dwie kandydatki. W wyniku procedury naboru komisja konkursowa wybrała kandydaturę pani Aleksandry Nowakowskiej. W uzasadnieniu tego wyboru czytamy m.in., że przedstawiła ona najlepszą koncepcję funkcjonowania placówki. Moim zadaniem będzie zmiana wizerunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wśród podopiecznych naszego ośrodka, ale również osób, które nie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, jednakże wypracowują środki na jej funkcjonowanie. Filarem ośrodka mają być pracownicy socjalni, którzy działają w terenie. Dlatego istotna jest ich metodyka pracy. To oni bezpośrednio stykają się z największymi problemami, jakie zgłaszają podopieczni MOPS-u. Bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność to trzy główne powody udzielania pomocy przez ośrodek w Wąbrzeźnie. Kolejna kwestia to starzenie się społeczeństwa i konieczność pomocy osobom w podeszłym wieku. Tutaj też liczymy na pomoc i zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy by chcieli nam pomóc, może spędzić chwilę czasu z takimi osobami starszymi, które wymagają czy takiej pomocy, czy w zrobieniu zakupów, czy dokonanie, nie wiem, realizacji recepty w aptece, czy po prostu porozmawiania z takimi osobami. Aleksandra Nowakowska funkcję kierownika MOPS-u objęła 2 marca. Została zatrudniona na 6-miesięczny okres próbny. Wcześniej pracowała jako pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowej Łące. Zatrudniona była także jako asystent rodziny w tutejszym MOPS-ie. Poza tym pełni funkcję sądowego kuratora społecznego, zajmując się sprawami nieletnich i osób z problemem alkoholowym. Jan Sobolewski, Dariusz Dziewięcki, Anna i Bogusław Warżel, Józef Molczyński, drużyna Ewentyr. Co łączy te nazwiska i organizacje? To laureaci ubiegłorocznych statuetek burmistrza Wąbrzeźna. W czasie 11 edycji tego prestiżowego plebiscytu statuetkami nagrodzono ponad 60 laureatów. W tym roku mają szansę dołączyć do tego grona kolejne osoby i organizacje. Drodzy Państwo, mimo że statuetki burmistrza wręczane są tradycyjnie podczas Dni Wąbrzeźna, czyli w czerwcu każdego roku, już teraz warto pamiętać o tym, że jest taka możliwość, aby w sposób szczególny wyróżnić i uhonorować tych, którzy w ostatnim czasie wyróżnili się na tle społeczności lokalnej, dokonali czegoś znaczącego, szczególnego, ważnego dla naszego miasta. Kandydatów do statuetek burmistrza można zgłaszać na specjalnych wnioskach, które znajdziemy na stronie internetowej Urzędu Miasta lub bezpośrednio w siedzibie ratusza. Wypełnione formularze z akceptacją osoby zgłaszanej należy złożyć w Wydziale Rozwoju Miasta do 15 maja. Statuetki przyznawane są w kilku kategoriach. W kategorii aktywna organizacja, aktywny obywatel, lider przedsiębiorczości, mecenas kultury, mecenas sportu, a burmistrz Wąbrzeźna może przyznać nagrodę specjalną. Drodzy Państwo, warto zastanowić się, rozejrzeć wokół siebie, komu w tym roku warto by przyznać taką nagrodę. Rozstrzygnięcie 12. edycji plebiscytu już na początku czerwca. Zachęcamy do włączenia się do tej inicjatywy, a wszystkie pozostałe szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie na www.wabrzezno.com. Młodzi matematycy z 6 powiatów zmagali się w minioną sobotę z zadaniami i łamigłówkami w ramach wojewódzkiego konkursu, jaki organizuje Szkoła Podstawowa nr 2 w Wąbrzeźnie. My odwiedziliśmy z kamerą etap rejonowy tego konkursu w powiecie wąbrzeskim.
Przez 5 lat konkurs pod nazwą Mała Liga Zadaniowa miał charakter powiatowy. W tym roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Wąbrzeźnie, organizator ligi, postanowiła nadać mu wyższą rangę i do matematycznej rywalizacji zaprosiła trzecioklasistów z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Powiem szczerze, że obawialiśmy się, jak to nam się uda, ale tutaj dzięki paniom dyrektor, które jeżdżą na różnego typu spotkania, gdzie spotykają się z dyrektorami szkół, miały możliwość rozpropagowania tego naszego konkursu dzięki współpracy tutaj z panią też Metodyk z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, która też rozpropagowała ten konkurs. No i tak powolutku zgłaszali się chętni. Finalnie udało się zaangażować 6 powiatów: Grudziądzki, Chojnicki, Toruński, Golubsko-Dobrzyński, Rypiński i oczywiście Wąbrzeski. Do końca stycznia we wszystkich zgłoszonych placówkach trwały etapy szkolne, natomiast w sobotę, 7 marca, równocześnie odbyły się etapy rejonowe. W Wąbrzeskiej Dwójce spotkały się orły matematyczne z całego powiatu wąbrzeskiego. Jestem w tym konkursie, bo jestem takim czarnym koniem. Co to znaczy? Czarny koń to znaczy to, że ktoś jest nie jest dobry z matematyki, ale jakoś wygrał konkurs matematyki. Łącznie w etapie rejonowym w Wąbrzeźnie uczestniczyło 31 uczniów. W czasie 60 minut musieli rozwiązać test składający się z 18 zadań. Są to takie nietypowe zadania, bo w celach konkursu mamy taki zamiar, aby właśnie szukać, żeby dzieci uczyć szukania takich nietypowych, pomysłowych rozwiązań. I właśnie to są tego typu zadania. Zadania to bym chciał zobaczyć takie bardziej to z mnożenia i dzielenia, a takich z ułamkami to raczej jeszcze nie. Aby więc dobrze poradzić sobie z każdym zadaniem, trzeba było solidnie przygotować się do konkursu. Zajęcia dodatkowe, które rozwijały zdolności matematyczne dzieci, odbywały się we wszystkich szkołach. Razem z moją klasą i z innymi klasami chodziłyśmy na kółko, żeby się tam przygotować. Razem z wojewódzkim konkursem Mała Liga Zadaniowa Dwójka ogłosiła konkurs internetowy, który miał popularyzować edukacyjne zastosowanie internetu. Trwał on przez 6 tygodni. Systematycznie zadania rozwiązywało w nim 80 uczniów z 17 szkół w województwie. Trzeba było na przykład zaznaczać odpowiedzi A, B, C albo D albo coś tam, jeszcze nie wiem ile tam było liter, ale ileś tam zrobiłem dobrze i zdobyłem 27 punktów. Mama mówiła, że dla małego chłopczyka to niezły wynik. 10 laureatów internetowego konkursu zakwalifikowało się automatycznie do etapu wojewódzkiego Małej Ligi Zadaniowej, który odbędzie się w Dwójce 11 kwietnia. Dołączą do nich zwycięzcy z sobotniego etapu rejonowego. A my te zmagania pokażemy ponownie na antenie jako jeden z patronów konkursu. Patronat honorowy nad inicjatywą objął kujawsko-pomorski kurator oświaty. Zmieniamy zupełnie temat i z pola matematyki przenosimy się do historii. 63. Toruński Pułk Piechoty, w skład którego wchodzili m.in. mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego, walczył zaciekle w wojnie obronnej w 1939 roku. Teraz pojawiła się inicjatywa mająca na celu upamiętnienie żołnierzy. W Wąbrzeźnie ma szansę powstać grupa rekonstrukcyjna, 3-osobowa grupa zapaleńców, Przemek Pietras, Darek Górski i nasz redakcyjny kolega Dawid Wiecki właśnie utworzyli w naszym mieście delegaturę Stowarzyszenia Historycznego Garnizon Toruń, które kultywuje pamięć i tradycje 63. Pułku Piechoty, nazywanego Dziećmi Torunia. Działamy 2 miesiące, niemniej jednak już stowarzyszenie liczy sobie 16 członków. Mamy też w naszych szeregach dziewczęta. Odtwarzają przysposobienie wojskowe kobiet, które też tutaj dość szeroko działało w Toruniu. One też stawiają sobie za zadanie pamięć generału Zawadzkiej. Poza tym w strukturach stowarzyszenia działa sekcja Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Do dyspozycji jest też sprzęt historyczny,
historyczny, m.in. motocykl Sokół 1000, Ford GPW oraz Dodge WC-51. Już w kwietniu grupa weźmie udział w pierwszych manewrach. Rekonstrukcje historyczne być może będziemy mogli oglądać także w Wąbrzeźnie. Możemy wystawiać warty honorowe, asysty, jak również organizować inscenizacje na potrzeby, na przykład z okazji Dnia Wojska Polskiego, wszelkiego typu świąt państwowych. Nasza grupa docelowo będzie liczyła Wąbrzeska 5 osób, rekonstruktorów, jednak zawsze możemy liczyć na kolegów z garnizonu Toruń z 63. Pułku jako głównej bazy garnizonowej, którzy przyjadą i wesprzą nas tutaj w inicjatywie. Wszystko jednak opiera się na pieniądzach. Koszt pełnego umundurowania jednego żołnierza to nawet 3000 zł. Dlatego niezbędna będzie pomoc sponsorów. Dla nas jest to też szczególna sprawa, dlatego że w sztandarze 63. Pułku Piechoty miał swoje miejsce herb miasta Wąbrzeźna, więc jakby to też nie jest odległe dla 63. Pułku Piechoty, to miasto i te okolice. Poza tym w szeregach pułku walczyło wielu mieszkańców powiatu wąbrzeskiego. Pomysłodawcy grupy rekonstrukcyjnej w naszym mieście przypadkowo trafili na pana Andrzeja Przystalskiego z Niedźwiedzia, którego ojciec Alojzy służył w 63. Pułku w 39. roku. Starszy strzelec zmarł 24 lata temu. Pozostało po nim jednak kilka pamiątek. Świadectwo ukończenia szkółki podoficerskiej, książeczka wojskowa i fotografie. Syn zapamiętał także kilka historii ze służby wojskowej opowiadanych przez ojca. Jedna z nich działa się na toruńskim poligonie podczas ćwiczeń. Było 6 bunkrów takich ćwiczebnych, no i wszystkich ciekawiło, no powiedzmy opowiadali sobie granaty bojowe tak dalej, no ciekawe jaka to jest siła takiego granatu tak dalej. No i tam się skrzyknęli, gdzieś tam załatwili, no bo wiadomo, że jak są ćwiczenia, jest pewna ilość przeznaczona do użytku do ćwiczeń, no i po prostu spróbowano, wrzucono jeden granat do tego bunkra, no także w sumie ten bunker wyleciał w powietrze, śladu za przeproszeniem wiele po nim nie zostało. Alojzy Przystalski miał zakończyć służbę wojskową we wrześniu 39. Niestety wojna zmusiła go do pozostania w formacji. W strukturach pułku walczył w obronie linii Osy, a później linii Annowo-Gruta niedaleko Wąbrzeźna. Tam przelano najwięcej krwi. Zginęło około 200 żołnierzy, ale 63. jako jedyny pułk nie załamał się. Ojciec opowiada, 11 w nocy wycofywali się spod Mełna. 6 rano przekraczali most Toruń. No to jest naprawdę spory odcinek, jednak trasa i w pełnym rusztunku i tak dalej. No to wiadomo jakie marsz, tempo forsowne było, nie? Później pułk brał udział w zaciętych walkach nad Bzurą. Ojciec pana Andrzeja trafił do niewoli, ale jako syn gospodarza wrócił do cywila już w październiku 39 roku. Ile takich historii kryją jeszcze domowe archiwa? Jaka wiedza na temat pułku pielęgnowana jest w rodzinnych wspomnieniach? Będziemy teraz próbowali w terenie odnaleźć jeszcze rodziny lub ewentualnie jeszcze żyjących, można powiedzieć, żołnierzy i próbowali prześledzić ich szlak bojowy, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Podejrzewam, że im serduszko zabije, jak nas zobaczą w oryginalnych mundurach i w rynsztunku, tak jak oni kiedyś stawali 70 lat temu tu na tej ziemi, żeby jej bronić. Pochwalam taką działalność i jestem dumny z ludzi, że mają zapał taki i to kontynuują i dociekają do tej prawdy, tej początkowej i tak dalej, tej historii, żeby utworzyć tą ciągłość tego po prostu wszystkiego. No to jest naprawdę chwalebne i jak to mówią, można chylić czoło, bo tacy ludzie zasługują też na szacunek. Wąbrzescy zapaleńcy mają nadzieję, że zarażą swoim pomysłem osoby, które mogą pomóc w rozwinięciu tej idei. Na obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej 1 września zaproszono do Wąbrzeźna rekonstruktorów z zewnątrz. Jest szansa, że odtąd taką grupę będziemy mieli w mieście na miejscu. Do tego tematu powrócimy w kolejnym programie w szerszym materiale. Dziś w Karnecie Kulturalnym oprócz relacji z wydarzeń stricte kulturalnych powiemy także m.in. dlaczego warto znać podstawowe techniki samoobrony. Zaprosimy na promocję najnowszej książki, która pojawia się na lokalnym rynku oraz zdradzimy, jakie propozycje z okazji Dnia Kobiet przygotował Wąbrzeski Dom Kultury.
Kolejny konkurs plastyczny został rozstrzygnięty w Wąbrzeskim Domu Kultury. Tym razem placówka postawiła przed uczestnikami zadanie profilaktyczne. Trzeba było wykonać pracę pod tytułem Mamo bądź zdrowa, profilaktyka szansą na długie życie. Edukacyjny cel tego konkursu został osiągnięty, bowiem uczestnicy za sprawą swoich prac zachęcali do idei badań kontrolnych. Moim zdaniem warto się badać, żeby być zdrowym. Michalina zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych. Wśród uczniów gimnazjów i szkół średnich najlepszą pracę zdaniem jury wykonała Natalia Kalinowska ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Dębowej Łące. Ekspozycję pokonkursową można oglądać w Wąbrzeskim Domu Kultury do 18 marca. Następną propozycją kulturalną z okazji Dnia Kobiet był spektakl teatralny, jaki zagościł na deskach WDK. W kolejnej odsłonie przed publicznością wystąpili aktorzy Teatru Afisz z Torunia. Zaprezentowali przedstawienie pod tytułem Zagryziakowie, spokojnie, to tylko sąsiedzi. Tytułowa rodzina kumuluje wszystkie wady Polaków, życie pełne kłótni, przepychanek i niezrozumienia. Dialogi do tego spektaklu są autorstwa Andrzeja Dołęgowskiego, nieżyjącego już autora, który napisał Zagryziaków jako takie krótkie nowelki, opowiadanka, które były odtwarzane w radiu, w Trójce bodajże, w latach 60. I to jest wciąż aktualne. Do tego dodano piosenki, które przeplatały skecze. Teksty pełne były ukrytych przesłań, ale jak mówią aktorzy, główną ideą przedstawienia jak zawsze była rozrywka. My mamy jeszcze bardzo wiele programów, których do Wąbrzeźna nie przywieźliśmy. W sumie nasz teatr w tej chwili dysponuje 24 tytułami, które są grane non-stop praktycznie w różnych odstępach czasu, no bo wiadomo, że nie naraz. Zarówno Zagryziakowie, jak i pozostałe przedstawienia Teatru Afisz to doskonała odskocznia od szarej rzeczywistości. Czekamy na kolejne odsłony ich twórczości w Wąbrzeźnie. A zrobić taki minimalny ruch biodra, co powoduje nasze skręcenie. Wtedy wykorzystujemy masę naszego ciała. W Wąbrzeskim Domu Kultury na krótki czas zagościła całkiem inna od znanych Państwu forma aktywności. 3 marca mogliśmy bowiem uczestniczyć w szkoleniu z samoobrony. Zajęcia poprowadził Tomasz Semeniuk, trener karate, będący jednocześnie instruktorem samoobrony. W trakcie godzinnego spotkania omówił tylko najważniejsze i najbardziej przydatne w sytuacji zagrożenia kwestie. Podstawowe punkty wrażliwe na ciele przeciwnika, sposoby zasłonięcia siebie, obronienia siebie, zasłonięcia głowy, sposób wzywania pomocy, no i przede wszystkim ucieczki, a nie pozostania po nawet skutecznej wykonanej jakiejś technice w obronie, żeby nie pozostawać na miejscu, tylko jak najszybciej udać się po pomoc. I tego właśnie nauczyły się ochotniczki. Jak najprościej wyswobodzić rękę z uścisku, co zrobić, gdy napastnik będzie próbował nas udusić, czy kiedy nasz cios będzie bardziej skuteczny. Duże zaskoczenie wywołała informacja, że uderzenie będzie mocniejsze, jeśli zamachniemy się luźną, a nie wbrew pozorom napiętą ręką. Myślę, że każdy powinien poznać podstawowe techniki samoobrony. Być może nawet nie techniki, ale sposoby zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, a nawet jeszcze uniknięcia tych sytuacji, zanim one nastąpią. Na uniknięcie zagrożenia niekiedy jest już za późno, ale nie na określoną reakcję. Szybki cios lub odepchnięcie połączone z wołaniem o pomoc i ostatecznie ucieczką może okazać się kluczowe w wygraniu z napastnikiem. To dobra wiadomość, jeśli opanujemy sztukę samoobrony do perfekcji. Zła jest taka, że bez praktyki wychodzimy z wprawy. Na pewno żaden kurs samoobrony, są to przeważnie dość krótkie kursy, nie jest w stanie nauczyć wszystkiego tego, czego można się nauczyć na karate podczas długoletniego treningu, który jest konieczny, żeby osiągnąć pewien poziom. Nie jest bowiem możliwe szybkie opanowanie przez kogoś, kto nie miał nigdy do czynienia ze sportem, technik walki wręcz, zwłaszcza wobec ataku z zaskoczenia przez silniejszego i często uzbrojonego przeciwnika. Dlatego tak jak podsumował spotkanie pan Tomasz, mamy nadzieję, że wiedza, którą posiadły kobiety, nigdy im się nie przyda. W tej chwili akurat biorę udział w konkursie w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Większość Wąbrzeźnian pewnie kojarzy już panią Różę Pacer. Jeśli nie z naszego programu, to ze świątecznych jarmarków, na których zawsze prezentuje swoje wyroby. To na takim kiermaszu zrodził się pomysł zorganizowania warsztatów rękodzieła, kiedy coraz więcej pań było zainteresowanych nie tylko kupnem, ale i metodą powstawania pięknych wzorów. Pani Róża z pomocą dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury zorganizowała pierwsze spotkanie. Sądziłam, że 5-10 osób najwyżej, a tutaj jednak sporo tych ludzi przyszło. Ale to mnie cieszy. Bardzo, bardzo jestem z tego zadowolona i bardzo, bardzo to miłe. Pierwsze spotkanie minęło na prezentacji Róży Pacer. Opowiedziała co nieco o sobie, między innymi o tym, jak to już w szkole średniej zrodziła się u niej miłość do drutów, a także pokazała kilka swoich wyrobów. Obecnym udowodniła na swoim przykładzie, że potrzeba jest matką wynalazków i druty zastąpić można patyczkami do szaszłyków. Kolejne spotkania będą już pewnie bardziej praktyczne, a ich harmonogram został wstępnie ustalony. Prawdopodobnie już będzie jedno spotkanie miesięcznie, żeby po prostu dać czas, że jak czegoś się tu dowiedzą, żeby mogły popróbować w domu. W razie pytań na następne spotkanie mogą się spytać co i jak. Zanim Róża Pacer poprowadzi kolejne spotkanie z rękodziełem, spotkać się z nią i zakupić jej wyroby będziemy mogli na organizowanym 29 marca jarmarku wielkanocnym. W niedzielę w godzinach od 10 do 14, jak co roku, plac Jana Pawła II będzie pełen kramów z wyrobami świątecznymi, wiklinowymi czy stoisk z żywnością. Właściciele kramów zobowiązani są do dostarczenia do 16 marca karty zgłoszenia dostępnej na stronie wdk.wabrzezno.pl. W najbliższy czwartek, 12 marca, na lokalnym rynku wydawniczym pojawi się kolejna pozycja. Tym razem jednak nie będzie to książka o lokalnej tematyce, a polityczny kryminał z domieszką fantazy. Jego autorem jest Łukasz Gapiński, mieszkaniec Wałycza. Książka pod tytułem Człowiek znikąd, księga Welesa, otrzymała internetowy tytuł Najlepsza książka na jesień 2013 roku. Do tej pory można było ją przeczytać jedynie w formie e-booka. Wydania w formie papierowej podjęły się wąbrzeskie zakłady graficzne. Jak widać, objętość jest dosyć spora, bo to jest chyba dokładnie, nie pamiętam, ale ponad 300 stron. I ta książka troszeczkę jest innego charakteru, bo do tej pory to były jakieś wspomnienia, powiedzmy przeżycia opisywane w książkach lokalnych, czy album, no to pokazywał jakieś tutaj, powiedzmy, nasze ciekawe miejsca, natomiast to jest powieść. Powieść o charakterze kryminalno-sensacyjno, jakiś tam, powiedzmy, z jakąś puentą. Książka ujmuje wciągającą fabułą i ciekawymi wątkami dotyczącymi wierzeń słowiańskich. Zaskakujące zwroty akcji i zjawiska wykraczające poza granice oczywistości sprawiają, że czytelnikowi trudno jest odłożyć lekturę na później. Spotkanie z autorem, połączone z promocją publikacji, odbędzie się w czwartek 12 marca o godzinie 17 w Galerii Wąbrzeskiego Domu Kultury. Zaprasza Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Temat książek i czytelnictwa będziemy jeszcze kontynuować dziś po wiadomościach w pierwszym odcinku programu młodzieżowego Miejska Echostacja. Już teraz zapraszam, żebyście pozostali Państwo z nami. I kontynuujemy wiadomości. Już niecałe 2 miesiące pozostały na rozliczenie się z fiskusem. Wypełniając PIT-a, pamiętajmy o przekazaniu 1% podatku na rzecz osób potrzebujących. Czekają m.in. niepełnosprawne dzieci z Wąbrzeźna i okolic. Olek Pesta stawia pierwsze samodzielne kroki. To kolejny, prawdziwy przełom w życiu chłopca, którego historię systematycznie śledzimy na naszej antenie. Przypomnijmy, Olek z Wąbrzeźna urodził się z połową serca. Przeszedł 3 operacje na otwartym sercu, doznał 2 udarów mózgu, walczy z padaczką. Wielokrotnie w walce z chorobą pomagali mu dobrzy ludzie. Tak było i tym razem. Dzięki bezinteresownej pomocy finansowej udało się kupić specjalny chodzik, który umożliwia Olkowi poruszanie się. Kosztował 27 tysięcy złotych. Chodzik przyjechał do nas miesiąc temu. On przebył też długą drogę, bo on był wyprodukowany w Norwegii. U nas w Polsce niestety nie ma takiego sprzętu. Staramy się wychodzić codziennie, jeśli pogoda pozwoli. Jak długo? No to Olek potrafił, myślę, tak z pół godziny. No to i tak jest dużo jak na pierwsze takie próby. Myślę, że z biegiem czasu będzie to większe dystanse pokonywał.
Sprzęt wymusza na chłopcu odpowiednią postawę ciała. Dzięki impulsom wysyłanym do mózgu Olek uczy się, w jaki sposób kontrolować swoje ruchy, aby móc stawiać kroki. Być może dzięki takim ćwiczeniom już wkrótce samodzielnie przespaceruje się po rynku, ale do tego potrzeba jest jeszcze intensywna rehabilitacja i leczenie schorzeń współtowarzyszących. Dlatego rodzice proszą o przekazywanie 1% podatku na rzecz chłopca. Bez rehabilitacji Olek nie może odpowiednio funkcjonować. Miesiąc przerwy w rehabilitacji to jest dla Olka strata roczna tego, co wyćwiczył w ciągu roku. No jesteśmy też jeszcze w trakcie leczenia aminokwasami. Jesteśmy pod opieką pani doktor z Pragi. No i też taka kuracja półroczna kosztuje 4200. Myślimy, że będą jeszcze kolejne po 3 miesiącach przerwy. Do tego dochodzą koszty innych leków, wizyty lekarskie, dojazdy, opłaty za turnusy rehabilitacyjne. Olek rośnie jak na drożdżach. Systematycznie trzeba też wymieniać sprzęt ortopedyczny, którego używa. Na podobną pomoc czekają także inne dzieci z Wąbrzeźna i okolic. Pieniądze z 1% mogą pomóc w rehabilitacji Darii Szczepańskiej, 16-latki, która cierpi na porażenie mózgowe i nie widzi. Nasi widzowie pamiętają na pewno także Łukasza Wróblewskiego, cierpiącego na niezwykle rzadką chorobę – zespół lewa. W przypadku tego mieszkańca Radzenia Chełmińskiego 1% podatku to spora pomoc w leczeniu i rehabilitacji. Z kolei sprzęt rehabilitacyjny i medyczny dzięki tej formie pomocy może dotrzeć do Bartka Zielińskiego z Kurkocina, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Listę wszystkich osób i instytucji, które czekają na fundusze z 1% podatku, znaleźć można na naszej stronie na Facebooku. I na koniec mamy zaproszenie na urodziny Olka Pesty, które odbędą się w niedzielę 12 kwietnia na placu Jana Pawła II. Planowane są atrakcje i zabawy, m.in. duży tort urodzinowy czy kiermasz ciast, oczywiście połączone ze zbiórką pieniędzy na leczenie chłopca. O szczegółach będziemy jeszcze informować. Na koniec wiadomości zapraszam na informacje sportowe. Po raz kolejny na pływalni miejskiej o miano najlepszych pływaków walczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Tym razem miting pływacki odbył się pod patronatem dyrektora szkoły podstawowej nr 2. Piątkowy miting pływacki był 8. już edycją zawodów organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2. Do sportowej rywalizacji zaproszono dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalną. W dzisiejszych zawodach biorą udział szkoły z całego naszego powiatu, mianowicie z Radzenia Chełmińskiego, z Lisewa, z Nowej Wsi Królewskiej, no i oczywiście nasze wąbrzeskie wszystkie szkoły. O najszybsze przepłynięcie wyznaczonej długości walczono w 7 kategoriach wiekowych, osobno dziewczęta i chłopcy. W najmłodszej kategorii wśród chłopców zwyciężył Jan Miszewski z Ryńska. Sukces podparł treningami, które wiążą się z częstymi wizytami na basenie. Zawsze środy i czasem w piątki. I jak wyglądają twoje treningi? Dobrze. Pozostałymi zwycięzcami w swoich kategoriach zostali Oliwia Makowska, Zuzanna Miszewska, Nikodem Siałkowski, Julia Libuszewska, Wiktor Czerwiński, Martyna Zielińska, Mikołaj Fiałkowski, Marta Mądry, Jakub Witkowski, Aleksandra Stamke, Marcin Welter, Natalia Dulska oraz Kacper Garbarczuk. Ostatnia dwójka ustanowiła nieoficjalne rekordy pływalni miejskiej na dystansie 50 metrów w kategorii wiekowej rocznik 1999 do 2001. Oprócz medali, które wręczała zwycięzcom dyrektor szkoły podstawowej nr 2, otrzymali oni również karnety na basen ufundowane przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji. Łącznie w zawodach wystartowało 64 zawodników. Zgodnie przyznawali, że pływanie jest przyjemnym sportem. Dlatego, że można skakać na główkę w głębokim basenie i nie trzeba tak dużo pływać, nie jest aż taki długi. Ja najbardziej lubię płynąć kraulem. Dlaczego? No bo najszybciej się płynie. Oprócz pobijania rekordów, pływanie to także najbardziej korzystny sport dla zdrowia. Jest też bezpieczny, nie przeciąża mięśni i rzadko powoduje kontuzje. Organizatorzy zawodów na basenie podkreślają także fakt, że Wąbrzeźno pływa coraz lepiej. W naszym mieście są organizowana akcja Umiem Pływać, gdzie objęte są dzieci z klas drugich i trzecich.
mało tego, w klasie czwartej w szkole podstawowej numer 2 jest także klasa pływacka o profilu sportowym. Mimo tego cały czas warto zachęcać dzieci, młodzież, ale też dorosłych do czynnego uprawiania nie tylko pływania, ale każdego rodzaju sportu. I tym materiałem kończymy dzisiejsze wydanie programu lokalnego. Bardzo dziękuję Państwu za poświęcony czas. Widzimy się za tydzień, w środę o godzinie 16. Do zobaczenia.